Włodarzy tego miasta, w szczególności pana prezydenta Pawła Adamowicza, który jest jednocześnie też przewodniczącym Unii Metropolii Polskich. Witam państwa na wyjazdowym posiedzeniu Komisji do Spraw Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. To jest komisja, w której pracujemy generalnie nad zasadami współpracy zarówno z organizacjami pozarządowymi, jak i właśnie z jednostkami samorządu, znaczy z jednostkami pomocniczymi samorządu, czyli radami dzielnic osiedli. Spotykamy się i mamy też taki zwyczaj od czasu do czasu robić właśnie takie wyjazdowe posiedzenia. Tym razem gościmy w Gdańsku. Mamy w tej chwili, witam przedstawicieli miasta Szczecina, Wrocławia, Lublina, Bydgoszczy. Jeszcze za chwilę dojedzie Łódź i Poznań. I państwo dostaliście taki krótki jakby wstępniak do tego, o czym chcielibyśmy dzisiaj rozmawiać. Witam też przedstawicieli organizacji pozarządowych i radnych właśnie jednostek pomocniczych miasta Gdańska. Dołączą do nas nieco później radni miejscy, ponieważ w tej chwili odbywa się sesja Rady Miasta, w związku z tym ani nikt z prezydentów, ani nikt z radnych w tej chwili nie może z nami być, ale dołączą do nas później. Posiedzenie komisji jest dwudniowe. Jutro też pod koniec posiedzenia dołączy do nas pan prezydent Adamowicz, żeby jeszcze jakby wziąć udział w podsumowaniu naszej debaty. Chcemy dzisiejszy pierwszy dzień poświęcić takiej debacie, którą nazwaliśmy Miasto Dialogu, głos zorganizowanych mieszkańców. I ja myślę, że w tym momencie ja oddam głos Piotrowi Kowalczukowi, który jest kierownikiem referatu komunikacji społecznej w Urzędzie Miasta Gdańska. Jest też członkiem naszej komisji i dzisiaj będzie tą naszą debatę moderował i prowadził. Piotrze, proszę Cię. Witam serdecznie. Temat jednostki pomocniczej, on bardzo mocno wyrasta przy każdym spotkaniu Komisji do Spraw Dialogu i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Dlaczego taki ważny? Dlatego ważny, ponieważ czymkolwiek byśmy się nie zajęli, to kończymy na jednostkach pomocniczych, tak? Czyli uwarunkowania prawne, możliwości finansowania, niemożliwości finansowania, statuty, niestatuty. To wszystko wynikło też bardzo mocno podczas naszego ostatniego spotkania w Warszawie, stąd zaprosiliśmy zarówno ekspertów, którzy badają to zjawisko u nas tutaj w Gdańsku, ale także zaprosiliśmy wszystkich, aby zechcieli przedstawić, jak wygląda ta sytuacja i możliwości funkcjonowania jednostek pomocniczych w miastach Unii Metropolii. Ten dzisiejszy dzień ściśle temu poświęcamy. Na samym początku dwa bardzo ważne raporty przygotowane przez naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego. Pan dr Wesław Michałowski badał rady dzielnicy i osiedla w Gdańsku, przeprowadził analizę socjologiczną, z którą w takim krótkim, 20-minutowym prezentacji nam ją przedstawi, a drugie wystąpienie pana doktora Tomasza Topisa, podział administracyjny, tożsamość mieszkańców. To badanie było prowadzone wtedy, kiedy Gdańsk był dzielony na kolejne jednostki pomocnicze. Od 2011 roku, od 1 stycznia mamy w Gdańsku 34 jednostki pomocnicze, 4 nowe nam wyrosły na jednej takiej wielkiej, ogromnej jednostce pomocniczej. I wtedy też były prowadzone badania, które miały pomóc rzeczywiście na ten podział przeprowadzić zgodnie z tym, czego oczekują mieszkańcy. Jak wyszło, to też pewnie pan doktor się w swojej prezentacji i wystąpieniu do tego odwoła. I bardzo ważny temat, który zaproponowaliśmy, dwoje ekspertów z firmy Projekt PR, Agencja Public Relations, pani Marta Szadowiak i pan Tomasz Nadolny, komunikacja w realu i wirtualu, czyli dobre praktyki współpracy samorządowej. Bardzo chcieliśmy, aby zobaczyć to, co dzieje się w strukturze jednostek pomocniczych, w działaniu radnych, którzy w tych jednostkach działają, oraz z tym, co się dzieje w świecie internetu i tym, co się dzieje w świecie realnym, ponieważ bardzo mocno jest to widoczne, bardzo łatwo jest rzucić jakiś temat na portal internetowy czy na
czy do Facebooka, czy do każdego innego profilu społecznościowego, ale wtedy, kiedy trzeba spotkać się w realu, to mamy też takie same odbiory, jak i dzisiejsze nasze tutaj spotkanie, tak? Trzeba wnieść wysiłek, trzeba przyjechać, trzeba rozmawiać, trzeba dać swój głos w tym świecie realnym. Chcielibyśmy zobaczyć, jak to wygląda z tej strony naprawdę dobrze przygotowanej, profesjonalnej firmy. Nie chcę już gadać, ponieważ nasi wykładowcy spieszą się na swoje zajęcia i gorąco już zapraszam pana doktora Lesława Michałowskiego o prezentację wyników swoich badań. Dzień dobry Państwu. Na początek drobna zmiana, ale to taka do przewidzenia zwykle osoby występujące lubią zrobić małego psikusa w tytule. Co innego jest w programie, a z innym tytułem oni przychodzą. Ale akurat ta moja zmiana jest o tyle uzasadniona, ona nie ma wpływu oczywiście na treść wystąpienia, jednak no, jest podkreśleniem przedmiotu badań. W zasadzie mogę powiedzieć, że badania, które podjęliśmy na Uniwersytecie Gdańskim wraz z kolegą i jeszcze z innymi i ze studentami, dotyczyło radnych. To taka drobna może różnica, że badaliśmy raczej potencjał ludzki niż instytucję jako taką, instytucję rad. Chcieliśmy badać aktywność obywatelską w kontekście lokalnym, a radni wydawali się dobrym takim kierunkiem tych różnych analiz, który mógł nam sporo na ten temat powiedzieć. Otóż też chciałbym, żeby to badanie nie było tylko tak mocno osadzone w kontekście lokalnym, żeby jednak pojawiły się wątki bardziej uniwersalne, bo faktycznie w sferze wniosków można znaleźć wiele wniosków wspólnych. Problemy rad w Gdańsku, rad dzielnic i osiedli, to nie da się ukryć, problemy po prostu generalnie rad dzielnic i osiedli w innych miastach Polski. Jakie przyczyny były podjęcia takich badań? No, powiedziałem, że aktywność obywatelska nas interesowała, ale wydarzyło się w Gdańsku w maju 2011 roku coś, co rzeczywiście obok czego socjolog nie mógł przejść obojętnie. Nastąpiły wybory, no i ta skala była tutaj istotna. Pan Piotr na początku wspomniał, że to był pewien zwrot ilościowy, że nagle dotychczas do tych 13 rad osiedli dołączyło 15 rad, w tym 5 rad dzielnic. W związku z tym no, to była znacząca zmiana ilościowa. Ale pytania, które sobie stawialiśmy, przede wszystkim dotyczyły jakości. Czy aby ta ilość, powstanie ilość tych rad i radnych, którzy weszli do tych jednostek pomocniczych, to jest zapowiedź nowej jakości w aktywności obywatelskiej Gdańszczan. No i pytanie,
kim są ci nowo wybrani radni, ci nowi liderzy, prawda, miejskiej obywatelskości. Jakie są ich motywacje, poglądy czy postawy? Wreszcie, czy może mamy do czynienia z obywatelskim przebudzeniem, nawet w jakimś takim mniejszym stopniu. W związku z tym postawiliśmy kilka pytań problematyzujących przedmiot badania, które się odnosiły do postaw radnych. I to było pytanie, czy są nowo wybrani radni widzami, czy może aktorami, czynnymi uczestnikami życia społecznego. Czy, jak widzą swoją rolę, swoje funkcjonowanie w owych radach? Czy widzą jako pośrednicy siebie, czy widzą siebie jako pośredników, prawda, działań lokalnych, jako taki pas transmisyjny pomiędzy tym, co się dzieje na osiedlu, a tym, jakie decyzje powinny zostać podjęte w urzędzie wyższym, na wyższym szczeblu samorządu miejskiego. Czyli czy są emisariuszami, bądź no, czy są animatorami, czyli osobami, które mocno angażują się jednak w życie wewnętrzne dzielnicy czy też osiedla. Przede wszystkim działają na rzecz integracji społeczności lokalnej. Te pytania odnosiły się oczywiście bezpośrednio do radnych, ale miały oczywiście związek z funkcjonowaniem samych rad. Bo stawialiśmy taką hipotezę, że nowe rady zmieniają jednak coś. Z drugiej strony, znając dotychczasowe badania jednostek pomocniczych, mogliśmy mieć sporo wątpliwości, czy aby gdańskie rady nie utkną na takiej, powiedziałbym tu w cudzysłowie, mieliźnie formalno-prawnej, na jakiej utknęły rady w innych miastach. Analizując po prostu ten wniosek, analizując inne badania, chociażby Piotra Matczaka, który badał rady w Poznaniu i Kaliszu, takie wątpliwości mogliśmy mieć. Dotychczasowe właśnie badania, to najważniejsze Matczaka, skupiało się przede wszystkim na testowaniu funkcjonalnych uzasadnień dla działalności rad, dla takich uzasadnień, czyli dla pomocniczości, czyli przekazywaniu pewnej kompetencji rad na kompetencji władzy na adekwatny poziom, na którym potrzeby mieszkańców są lepiej definiowane i mogą być zaspokajane przy odpowiednich decyzjach władz. Idea podmiotowości, czyli pewne pozytywne waloryzowanie przejawów oddolnej aktywności mieszkańców, jak również uzasadnienie dla działalności rad, decentralizacja administracji, która jest równoznaczna z efektywnością. Efektywność dotyczy podejmowania decyzji przez władze lokalne. Jeśli płyną z rad odpowiednie informacje, które definiują potrzeby mieszkańców, wówczas zakłada się, że władzom lokalnym łatwiej podejmować niektóre decyzje, niektóre problemy łatwiej rozwiązywać. Otóż badania Matczaka pokazały, że te funkcjonalne uzasadnienia dla działalności rad jakby nie spełniają oczekiwań. Pojawia się podstawowy problem skuteczności rad. Rady są ciałami, których sens działania jest poddany wątpliwości.
Tutaj cztery takie kwestie, na cztery kwestie zwróciłbym uwagę. Marczak wskazuje na też cztery. Na wielkość rad, słabość społeczeństwa obywatelskiego, słabość kapitału ludzkiego i na pewne uwarunkowania rad. Wielkość rad, bo rozmywa się, można powiedzieć, legitymacja społeczna. Im większe rady, prawda, tym jakby trudniejszy sposób definiowania problemów mieszkańców z jednej strony, a z drugiej strony no, im większe są te dzielnice, prawda, tym mniejszy jest związek mieszkańców z radami. Słabość społeczna to brak zainteresowania mieszkańców. Słabość kapitału ludzkiego z kolei dotyczy samych radnych, brak zaangażowania, to jedna sprawa, a z drugiej strony ten brak pewnych kompetencji, kiedy to radni niestety zderzają się z biurokracją urzędów, kiedy no, ta machina biurokratyczna ich przerasta, co wpływa na pewne zniechęcenie do pracy społecznej. Oraz uwarunkowania strukturalne. Tutaj chodzi przede wszystkim o to, że sens rad, działalności rad jest podkopany przez fakt po prostu istnienia wielu, wielu instytucji, które to zastępują obywateli, mieszkańców w trosce, w działaniach no, na rzecz dzielnicy, w trosce o dobrą dzielnicy. W związku z tym, no, przystępując do badań, mieliśmy taką wiedzę, że rady jako takie nie spełniają swojej roli. W Gdańsku to było trudne do określenia, nie chociaż nie z faktu braku badań, tylko z faktu tego, że funkcjonujące rady, funkcjonujące dotychczas, do 2011 roku, funkcjonowały, że tak powiem, takim skrótem myślowym na pewnym marginesie życia społecznego. Dziś to się, trzeba powiedzieć, trochę zmieniło. No dobrze, proszę Państwa, przejdę teraz do omówienia badań. Badania miały charakter ilościowy i jakościowy. Przebadaliśmy ponad połowę ze 450 radnych i to dało nam dobry w sumie rezultat, jeśli chodzi o pokrycie próby badawczej. Próba badawcza zachowywała proporcje całej populacji. Tu możemy zobaczyć, podzieliliśmy radnych według wieku i jaki jest udział w radach tej oto grupy kategorii wiekowej w próbie, czyli w 250 przebadanych radnych wynosił to taki, a taki procent, a tutaj odchylenie od całości populacji radnych. Zatem można powiedzieć, że ta próba pokrywała populację. Następna sprawa to jak wyglądało to w odniesieniu do płci. Otóż rzeczywiście podobnie te odchylenia od całości populacji były niewielkie. I tu już na początku pojawił się ciekawy aspekt, na co zwróciliśmy uwagę. Stosunek pomiędzy mężczyznami a kobietami. Ilościowy. Okazało się, że w radach zasiada minimalnie więcej kobiet niż mężczyzn, co jest swego rodzaju no, czymś osobliwym, jeśli porównamy udział kobiet w innych ciałach przedstawicielskich, wybieranych
w drodze wyborów demokratycznych, prawda, a które są pewnymi szczeblami władzy. Widać, że im mniejsza ta jednostka władzy, prawda, tym ten udział kobiet się zwiększy. No, dwa wnioski nasuwają się. Pierwszy to taki, który jakby potwierdzał pewne inne badania, inne wyniki badań, to, że kobiety wykazują w przeciwieństwie do mężczyzn większe takie zachowania prowspólnotowe. W związku z tym ich udział w jednostkach pomocniczych wydaje się udziałem naturalnym. Ale druga interpretacja tego, no cóż, jest zbliżona do takiego poglądu jakby feministycznego, bym powiedział, na tą całą sytuację. Kobiet jest dużo tam, gdzie w zasadzie pula do zdobycia jest ograniczona, gdzie profity z pełnionej funkcji są ograniczone. Zarówno jeśli chodzi o profity materialne, jak i kwestie prestiżu. To był dosyć istotny wniosek, na który zwróciliśmy uwagę. Ten udział kobiet. Ale to też może sugerować, że rady, jednostki pomocnicze mają trochę inny charakter, że o coś innego chodzi w tych radach, że nie jest to miejsce walki partyjnej, walki politycznej w sensie walki partyjnej, że to jednak jest miejsce skupiające ludzi, którzy chcą faktycznie pracować na rzecz dobra wspólnego. Następna rzecz, która była do przewidzenia, która była w naszych hipotezach, ale została potwierdzona. Podejrzewaliśmy, że patriotyzm lokalny ma oblicze dzielnicowe i faktycznie uzyskaliśmy to potwierdzenie. Ta identyfikacja z dzielnicą była dość wysoka, nawet dochodziło do takich kuriozalnych trochę wyników, że większy procent respondentów mówił, że może się wyprowadzić z Gdańska, prawda, że przewiduje coś takiego, a mniejszy procent, że nie przewiduje wyprowadzenia się z dzielnicy. Prawda. Gdzieś jakby ta tożsamość między dzielnicą a Gdańskiem umykała. I to rozjeżdżanie się Gdańska jako bardziej abstrakcyjnego miejsca, miasta, prawda, a dzielnicy też daje się zauważyć przy ocenie jakości. Ta ocena jakości, powiem od razu, że jest dosyć surowa, gdy się porównuje badania PRBS-u, które tutaj obecny również Tomasz Tobis przeprowadza co roku, gdzie ogół populacji gdańszczan ocenia tą jakość życia, to porównując te wyniki tamtych badań i tych, widzimy, że radni w ocenie jakości życia są bardziej surowi. Co oceniają wysoko, na czwórkę, to jest średnia ocen w skali szkolnej. Dostęp do placówek handlowo-usługowych, ofertę kulturalną, dostępność i jakość transportu. Prawda? Tu jest kreska, która wyznacza, linia, która wyznacza średnią ocenę 2,94, a poniżej już są te oceny, prawda, znajdujące się poniżej tej średniej,
czyli dostępność i jakość infrastruktury rekreacyjnej, bezpieczeństwo, sytuacja mieszkaniowa, dostęp do placówek medycznych. Na końcu mamy czystość ulic i chodników, odśnieżanie ulic i chodników. Ale to jeszcze by nam niewiele powiedziało, gdybyśmy tego samego pytania nie zadali w odniesieniu do dzielnicy. I tu się okazuje, że w odniesieniu do dzielnicy ocena jakości wypada jeszcze gorzej, czyli radni są jeszcze bardziej surowi w tej ocenie. Co jest ciekawe, no średnia jest 2,65, proszę zwrócić uwagę, że dostęp do placówek handlowo-usługowych, czyli to, co było dobrze oceniane w przypadku całego Gdańska, tu nie przekracza dobrej oceny, nie przekracza czwórki. Co jest ciekawe, to ocena oferty kulturalnej, bo tutaj następują dwie takie różnice. Mamy do czynienia z dwoma takimi różnicami. Sieć i jakość ścieżek rowerowych, prawda, ona jest lepiej oceniana w odniesieniu do Gdańska, tutaj trochę gorzej, ale zupełnie odwrócona ocena jest oferty kulturalnej. Na dzielnicy nie odczuwa się, prawda, to, co jakby jest tak odczuwane w skali całego miasta. No, to z jednej strony potwierdza, że no, kultura działa w sposób scentralizowany, prawda, odnosi się do obszarów centralnych miasta i gdzieś tam no, nie rozszerza tej swojej działalności na dzielnicę, choć oczywiście radni mogą o paru inicjatywach, imprezach niekoniecznie wiedzieć. Jednak tu się liczy pewne odczucie, pewne wrażenie, prawda? Można zakładać, że oferta kulturalna w dzielnicach nie dociera do świadomości, prawda, wszystkich radnych. Przejdźmy do tego pytania. Zostawmy już ten portret socjologiczny radnych. Te najważniejsze cechy przedstawiłem. Przejdźmy, proszę Państwa, do właśnie pewnych wyników próbujących odpowiedzieć na pytanie, czy radni to widzowie, czyli bierni, jakby uczestniczy życia społecznego, czy aktorzy, czynni uczestnicy. Po zsumowaniu pewnych odpowiedzi w ankiecie okazuje się, że populacja badanych radnych przyjmuje postawę prowspólnotową, wierzy zarazem we własną podmiotowość i wykazuje uogólnione, powinno być, no, zaufanie społeczne. Te wyniki 75%, one są wyższe niż porównywalne wyniki w skali kraju i są, można powiedzieć, dość wysokie. Natomiast jeśli chodzi o kwestię zaufania społecznego, to tutaj też jest ono wyższe niż w skali kraju, jednak i tak bardzo niskie, i tak za niskie, można powiedzieć. Podsumowując, tak, zdecydowanie większość radnych deklaruje aktywność społeczną. Raczej sytuują się jako ci czynni aktorzy. Ich rola to rola aktywnych aktorów. No i gdzie owi radni są aktywni? Gdzie byli i są? Otóż pytaliśmy o aktywność przeszłą, jak i teraźniejszą. Tutaj raczej nie czyniliśmy pewnego rozróżnienia. Chcieliśmy no, w wywiadach, tych jakościowych, dopytywaliśmy, jak wygląda ich jakby przeszłość ludzi aktywnych społecznie. No i okazuje się, że większość radnych, 38%,
Aktywna jest w organizacjach pozarządowych, czy też w radach rodziców, w trójkach klasowych, a więc gdzieś tam na gruncie edukacji swoich pociech. W klubach harcerskich, w grupach, przepraszam, w klubach sportowych, grupach harcerskich, w związkach zawodowych. No, zrobiliśmy taki podział i te organizacje społeczne zdecydowanie cieszyły się większą popularnością, organizacje czasu wolnego mniejszą, a najmniejszą organizacje polityczne. Zatem, jeszcze raz to podkreślę, nowo wybrani radni w Gdańsku to ludzie społecznie aktywni. Jest to silnie związane, owa aktywność radnych jest silnie związana z wykształceniem. Widzimy, jaki procent osób, prawda, z wyższym wykształceniem deklaruje poszczególne typy aktywności, a jak to wygląda w przypadku pozostałych radnych bez wykształcenia wyższego. Trzeba tu zaznaczyć wyraźnie też, że te nowe wybory do rad w Gdańsku wniosły właśnie też i tą jakość, że szeregi radnych zasiliły osoby z wyższym wykształceniem. Nie dość, że aktywnych społecznie, którzy dali się już poznać na innych polach aktywności społecznej, to również są to osoby z wyższym wykształceniem. No i teraz pojawia się to pytanie, które zadałem na początku, czy nowe rady to w Gdańsku to nowa jakość. Gdy spojrzymy na problem wielkości rad, o którym mówił Matczak, że jest tym problemem hamującym jakby działalność i skuteczność rad, tutaj okazuje się, że no, wielkość rad ma swoje znaczenie. 5 rad ma charakter dzielnicowy, ma status rad dzielnicy, a więc działają one na dużej przestrzeni i mają pod sobą sporą ilość mieszkańców. I teraz kwestia taka wynika z tego, że nie da się oczywiście zbliżyć do mieszkańców, tak jak to jest w przypadku rad osiedli, tych, które gdzieś tam mają 2000 mieszkańców. W związku z tym zmieniają się priorytety i cele działania rad. Już nie pewne partykularne interesy radni chcą rozwiązywać, postulują rozwiązania systemowe. I tutaj się właśnie pojawiają kwestie uregulowań prawnych, kwestia chociażby budżetu, kwestia opiniowania szerszych projektów, opiniowania wizji na przykład, wizja rozwoju miasta, przepraszam, no nie tyle miasta, co dzielnicy. Pojawia się kwestia partycypacji obywatelskiej. Zmiany odnośnie celów działań, postawy sprzeciwu wobec decyzji i działań władz lokalnych. Właśnie. Można powiedzieć, że ten sprzeciw pewnie i był obecny w działalności poprzednich rad, ale znowu, wybory do nowych rad wyartykułowały mocniej ten sprzeciw, między innymi poprzez podejmowanie różnych działań alternatywnych. Jeśli rady nie widzą pewnej skuteczności swoich działań, skupiają się na działaniach alternatywnych. Ja tutaj nazwałem każde inne działanie, które nie jest jakby definiowane literą prawa. Znaczy nie jest oczywiście przestępstwem, ale jest dodatkową jakby działalnością tychże rad. Ja mam na przykład na myśli tutaj kwestie lobbingu, pozyskiwania radnych, pozyskiwania mediów dla swoich spraw, czy też, jeśli to nie jest również skuteczne, to szukania działalności w ramach dzielnicy, ale w innym charakterze, prawda? Takiej działalności na przykład integracyjnej.
W związku z tym, no, można powiedzieć, że te nowe rady w Gdańsku wnoszą nową jakość. Ale to nie oznacza, że stare problemy znikają. Problem aktywności radnych, problem ich zaangażowania, to też jest ta kwestia, którą dobrze wyartykułowały badania poznańsko-kaliskie. Następna sprawa, słabość społeczeństwa obywatelskiego. No, mieszkańcy nie są specjalnie zainteresowani. Wewnętrzne konflikty. Ja powiedziałem, że no, z badań można wywnioskować, iż rady nie są przesiąknięte pewnymi sporami politycznymi. Ja pomijam kwestię, że oczywiście one, rady są polityczne, dopełniają cały system polityczny, ale no, są to spory jakby wolne od takich konotacji partyjnych. Potoczna opinia jest może trochę inna, niemniej no, wyniki badań pokazują, że jeśli pojawiają się spory, to nie są to spory polityczne, partyjne, a raczej spory personalne. I spory personalne no, niestety stoją na przeszkodzie funkcjonowania, skutecznego funkcjonowania rad. Oraz rzecz ważna, trudne relacje z wyższymi szczeblami samorządu. Podkreślam, gdyż sami moi rozmówcy sporo o tym mówili, chociaż się okazało, nie jest to problem dla nich najważniejszy, ale problem ważny, bo tak no, mocno odczuwalny. Jeszcze bym powiedział, że o tyle to się pewnie pojawia tak często w rozmowach z radnymi, gdyż to jest sprawa do rozwiązania. Relacje z urzędem miasta, relacje z urzędnikami. Pojawia się pewien problem komunikacji. Ja już nie będę tutaj mówił szczegółowo, ale pojawia się pewien problem komunikacji. Pewien problem jakby zrozumienia intencji jednej strony i drugiej. W związku z tym no, dwie strony podchodzą do siebie z ograniczonym zaufaniem. Poza tym, to muszę powiedzieć, radni mają poczucie, iż tak naprawdę no, są zobowiązani do tego, aby opiniować. Nie mają prawa podejmowania żadnych decyzji. Niemniej przy podejmowaniu decyzji wyższe szczeble samorządu tych opinii nie słuchają. Takie jest odczucie radnych. Pytanie, które problematyzowało całe też badanie postawione na początku, brzmiało: transmisja czy samoorganizacja? Jaka wizja funkcjonowania rad wyłania się z opinii radnych? I okazuje się, że radni widzą siebie przede wszystkim jako reprezentantów, czyli widzą siebie zgodnie z tym, jak zostały zdefiniowane jednostki pomocnicze. A więc przekazywanie informacji do Urzędu Miasta to rola radnych, zdobywanie środków samorządowych. W mniejszym stopniu integracja mieszkańców, samodzielne rozwiązywanie problemów itd., itd. Te cele funkcjonowania rad wyraźnie pokazują, że radni preferują ten model transmisyjny. Chcą być, jak powiedziałem, reprezentantami. Dlatego nie dziwi następny slajd, który pokazuje priorytet, prawda, działalności rad. Jest współpraca, priorytetem jest współpraca z przedstawicielami Urzędu Miasta. Później minimalnie, w mniejszym stopniu z mieszkańcami, organizacjami społecznymi, lokalnymi, politykami, przedstawicielami spółek komunalnych, prawda, spółdzielniami mieszkaniowymi, przedsiębiorstwami lokalnymi, kołami partii politycznych. Powoli, proszę Państwa, zmierzam do końca. I chcę powiedzieć, że często
gdy się kończy pewne wystąpienia, jednak wprowadza się pewne akcenty optymistyczne. No ja niestety nie wprowadzę tego akcentu, zakończę raczej wnioskami pesymistycznymi, albo inaczej, no, nie będę wniosków naginał do badań, pokażę tylko te wyniki, które są istotne. Chyba są najbardziej kluczowe dla całych badań. Otóż radni jako główną barierę ograniczającą skuteczność ich działań wskazują na wycofanie społeczne mieszkańców. Czyli czują ograniczoną legitymację dla swoich działań. Brak środków finansowych, brak podmiotowości to są mniejsze przyczyny, mniej ważne przyczyny. Brak wsparcia władz samorządowych czy biurokracja. Wydawało się po przeprowadzeniu wywiadów jakościowych, że no, jednak kwestia współpracy z władzami lokalnymi jest ważna, jest tą główną barierą. Ona jest ważna, ale przede wszystkim brak wsparcia przez mieszkańców. To jest no, mocno odczuwane przez radnych. No i ostatni slajd, który pokazuje ocenę wpływu rad na życie mieszkańców osiedla i dzielnicy. Zdaniem radnych wpływ rad na życie mieszkańców jest raczej mały, bo widzimy, że słupki pokazujące te wartości zdecydowanie mały, raczej mały, są większe, prawda? No, największy jest oczywiście ten słupek niezdecydowany, ale to też jest jakby symptomatyczne, prawda? Że radni nie są pewni rezultatów jakby swoich działań. Dobrze, dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo dziękujemy Panie Profesorze. Odniesienia się do tych badań w trakcie debaty, a teraz pełna zamiana, ponieważ Państwo jadą jeszcze na swoje zajęcia wykładowe, dlatego też zapraszam. Komunikacja w realu i wirtualu, czyli dobre praktyki współpracy samorządowej. Pani Marta Szadowiak, Tomasz Nadolny, projekt PR, Agencja Public Relations. Bardzo proszę. Na to spotkanie, ze względu na to, że podobnie jak tutaj panowie doktorzy z Uniwersytetu Gdańskiego, my w pewien sposób też badamy rzeczywistość, którą się zajmujemy, czyli kwestie komunikacji. Głównie ze względu na to, że tyle rzeczy się zmieniło w ostatnich kilku latach, że nie można tego traktować jako coś stałego i komunikacji właśnie czy jednostek samorządowych, czy jednostek pomocniczych jako taką, która była jeszcze na początku 2000 roku. Chcielibyśmy Państwu pokazać, ale też być może z Państwem porozmawiać na temat tego, jak to wygląda, co powinniśmy zmienić, albo co już jest zmienione, jeżeli chodzi o ten real i wirtual z naciskiem na wirtual, który jest tak ważny w XXI wieku. Alfabet XXI wieku mniej więcej tak wygląda. Tak dzieci postrzegają te znaczki A jak Apple, do Z jak Zofia i YouTube, laptop. To są rzeczy, które dla dzieciaków są oczywiste. Dla nas czasami nie. My czasami nie wykorzystujemy po prostu wszystkich kanałów komunikacji, a naszym zdaniem warto. I chcielibyśmy pokazać dlaczego. O czym Państwo na pewno świetnie wiecie, komunikacja to nie tylko i wyłącznie reklama, czyli jednostronny przekaz, to nie tylko i wyłącznie marketing bezpośredni, przekazywanie pewnych informacji twarzą w twarz, ale także public relations, czyli budowanie wizerunku w naszej ocenie dobrego wizerunku. No i tutaj oczywiście to są zarówno kontakty z mediami, jak i społeczna odpowiedzialność biznesu, jak i inne działania komunikacyjne, czyli między innymi materiały, które Państwo otrzymaliście, jest na nich logo akurat Euro 2012, to też wynika właśnie z działań komunikacyjnych miasta, które w tym roku jest nastawione właśnie na tę
te działania. Wystąpienia publiczne to jest jeden z aspektów oczywiście budowania wizerunku. Dlaczego pokazujemy to zdjęcie? Ponieważ nie pokazuje ono tylko i wyłącznie pana premiera Tuska, który spotkał się z dziennikarzami na stadionie PGA Arena, ale także, że osoby, które organizowały to spotkanie, zadbały o to, aby takie zdjęcie ukazało się po prostu w mediach. Z dużą ilością dziennikarzy, którzy przyszli na to spotkanie, z profesjonalnie przygotowanym zapleczem. I to jako feedback, podsumowanie tego spotkania zostało rozsyłane między innymi do mediów, mimo że oni sami te działania robili, mimo że sami fotografowali, mimo że sami tworzyli materiały wideo. Organizatorzy tego spotkania zadbali po prostu o dobry wizerunek PGA Areny, pokazując ją właśnie w kontekście spotkania z premierem. Dress code i mowa ciała, to też jest bardzo ważna rzecz. To zdjęcie obiegło cały świat ze względu nie tylko na królową brytyjską, ale również na tradycyjny strój szkocki. No i wiadomo, warto dbać też o detale i szczegóły, które są pokazywane na zdjęciach. Nie mówię tylko i wyłącznie w kontekście tego zdjęcia, ale tego, co jest również za nami. Czasami jak występujemy publicznie, nie wiemy, co mamy za plecami, jesteśmy skupieni bardzo na tym, na rozmowie z dziennikarzem, a z tyłu są być może jakieś jeszcze niedoróbki, jesteśmy w trakcie jakiegoś spotkania, coś za nami chodzi, przeszkadza w nagraniu, a warto, żeby jednak na to też zwrócić uwagę. Dlaczego tak silnie mówimy o mediach? Dlatego, że media zmieniły się, tak jak wspominałam, szukają teraz bardzo różnych tematów. To nie są tylko i wyłącznie sezon ogórkowy w wakacje, ale także pokazują rzeczywistość dostosowaną do swoich realiów, do swoich potrzeb. I faktycznie, jak jest jesień w mediach, to Mleczko to bardzo trafnie ocenił, ma wyglądać jak huragan. I faktycznie media również posiłkują się takimi narzędziami, po prostu zmieniają rzeczywistość do swoich potrzeb. Jeżeli ma to być materiał na pudelka, wiadomo, że przekażą inną treść. Jeżeli ma być to na pierwszą stronę Gazety Wyborczej, również ta treść będzie inaczej przez nich pokazana. Warto, żebyśmy my, jeżeli współpracujemy z mediami, starali się pokazywać tę rzeczywistość taka, jaka ona jest i starali się również media edukować w tym zakresie, żeby pokazywali rzeczy prawdziwe. Dlaczego media się zmieniają? Ponieważ my się też i cały świat się zmienia. To jest zdjęcie z konferencji prasowej Marka Zuckerberga w momencie, kiedy wprowadzał nowe funkcjonalności na portalu Facebook. To, co on mówił, zostało przekazywane na cały świat przez dziennikarzy, blogerów, całą branżę zainteresowaną nowinkami technologicznymi i tutaj nie było możliwości, żeby coś zostało powiedziane po raz drugi. To, co on powiedział, dokładnie jeden do jednego zostało przekazywane na cały świat, na czatach, wideoczatach, na portalach społecznościowych osób, które znalazły się na sali. Kiedy ja zaczynałam pracę jako PR-owiec, podstawowym narzędziem moim to był faks i telefon. Obecnie nie ma takiej, czasami nawet media i redakcje nie mają po prostu faksów. Wszystko opiera się na komunikacji elektronicznej, czasami również na SMS-ach, przekazaniu ważnych informacji tą drogą. I dlaczego tak wiele mówimy o tym, co się zmieniło? Ponieważ to już nie jest tylko i wyłącznie tradycyjny telefon i tradycyjna tuba medialna. To są nowe narzędzia, które zostały wprowadzone, którymi my musimy się na co dzień posługiwać. Też w komunikacji z mieszkańcami, z osobami, autorytetami lokalnymi. Bardzo mnie zdziwiło w pewien sposób wynik tego badania pana doktora, gdzie radni na pierwszym miejscu stawiają komunikację z urzędem miejskim, a na drugim dopiero z mieszkańcami. My obserwując to, co się dzieje w blogosferze, to, co się dzieje w internecie, mamy troszkę inne spostrzeżenia, że właśnie sfera internetu to jest idealna sfera do komunikacji z mieszkańcami, ponieważ oni w tym internecie również są. Nawet jeżeli nie są związani z imienia i nazwiska, to oni się na pewno. Tutaj na tym diagramie jest przedstawiona taka historia mediów, wycięte jakieś najważniejsze rzeczy, które się wydarzyły i które mają wpływ na dzisiejsze media.
ale to, na co chciałbym zwrócić uwagę i myślę, że też w tym badaniu to można dopowiedzieć do tego badania, że ta debata, o którą odpytywali ankieterzy, ona się zaczyna odbywać na wielu różnych poziomach i już tak naprawdę jedyną platformą dyskusji wcale nie jest dziennikarz, który przychodzi i relacjonuje spór z Radia Gdańsk czy z gdańskiej telewizji, które jakby tracą co roku swoją publiczność. Jak wiemy, też nakłady gazet spadają i to nawet spadają bardzo mocno w porównaniu z sąsiednimi krajami. Ta debata zaczyna przebiegać już w tej chwili na kilkudziesięciu, kilkuset różnych ścieżkach. Jak to na przykład wygląda w Gdańsku? W Gdańsku część rad dzielnic ma swoje własne strony na Facebooku, ma swoje własne strony internetowe. O ile wiem, to nie wszystkie, ale większa część. Poszczególni radni aktywnie dyskutują, debatują również w internecie. Poza tym pojawiło się co najmniej kilkanaście silnych podmiotów w postaci blogów, takich bądź to dzielnicowych, bądź zajmujących się w ogóle Trójmiastem. Jednym z najpotężniejszych mediów w Trójmieście na przykład jest jeden portal internetowy. Jest właściwie chyba bardziej wpływa na opinię publiczną niż wpływa na przykład w tej chwili tak zwana opiniotwórcza Gazeta Wyborcza. Ja bym się przynajmniej odważył na taką ocenę niepopartą danymi, ale przynajmniej tym, jak widoczny jest wpływ. I ten dialog zaczyna postępować na tak wielu poziomach, że właściwie ciężko w nim się połapać. Jest tak, i to jest też zadanie dla w tej chwili nowoczesnego biura prasowego, również urzędu, ale również tego, że proszę zauważyć, że na przykład to, co wymieniają radni dzielnicowi jako taką rzecz najbardziej istotną, czyli debatę z Urzędem Miasta, ona też często przebiega na płaszczyźnie, po pierwsze, mediów takich jak na przykład Gazeta Wyborcza, po drugie, mediów elektronicznych, po trzecie wreszcie jest to non-stop prowadzona debata i dyskusja w pewnych środowiskach, gronach, na Facebooku, na Twitterze, na YouTubie. Są wrzucane różne filmy, które podpierają tezy czy twierdzenia stron, które są w jakimś tam sporze czy dyskusji. I tak mniej więcej też to wygląda w Gdańsku. Oczywiście są dzielnice, które, czy rady dzielnic, które używają to może bardziej biegle, są takie, które troszeczkę sobie z tym gorzej radzą. Niemniej to nie jest tak, że to przebiega tylko, ten spór przebiega wyłącznie w postaci pism pomiędzy urzędem a radami dzielnic, ale ten spór ma odsłony w wielu różnych aspektach i tak naprawdę no, kiedy ma się kilkuset znajomych z Trójmiasta, to tak naprawdę mamy pełen przekrój na przykład na Facebooku najróżniejszych wypowiadanych opinii. A z drugiej strony też widzimy, że jednak jest jakiś problem z przekazywaniem tej informacji, bo to działa troszeczkę na zasadzie plotki. I ponieważ te media tradycyjne są coraz słabsze, coraz słabiej relacjonują rzeczywistość, coraz mniej, coraz gorzej wchodzą w istotę tematu, to też troszeczkę ta debata czasami jest bardzo płytka, polegająca na emocjach. No i teraz nowoczesny system komunikacji wymaga, że też musimy na tych wszystkich płaszczyznach dyskutować. Stąd na przykład urzędy również prowadzą dialog w mediach społecznościowych, stąd pewnie też czytają, to prawie jesteśmy, wiemy, że czytają, tak, to co się dzieje w mediach społecznościowych, to co się dzieje w komentarzach na portalach, to co się dzieje na takich serwisach właśnie jak YouTube, które mają zaledwie 6 lat, a już w tej chwili zmieniają bardzo mocno rzeczywistość. Nie, 6 lat ma Twitter, obchodził chyba 2 tygodnie temu 6-lecie. YouTube jest serwisem, który ma o 2 lata więcej. Te wszystkie rzeczy, które się pojawiły mniej więcej od tego momentu, tutaj od połowy, według nas diametralnie zmieniły rzeczywistość i również zmieniły zupełnie funkcjonowanie dialogu. Ten dialog w dużej mierze odbywa się w tej chwili w internecie. I tak mniej więcej przebiega nasza teza. Ten obrazek z daleka może dla Państwa nie będzie zbyt wyraźny, ale jeśli by ktoś chciał go sobie dokładnie obejrzeć, to wystarczy w wyszukiwarkę wrzucić frazę kluczową The Conversation Prism.
która pokazuje, jak bardzo skomplikowany jest układ w tej chwili komunikacji i jak wiele serwisów i jak wiele czynników mają wpływ na ostateczne postrzeganie miasta na przykład, czy przez turystę, czy przez inwestora, który wkracza do miasta, ale również przez mieszkańca, w którym nieustannie właściwie trwa w tej chwili kryzys, nieustannie trwa jakaś dyskusja, nieustannie trwa też działania promocyjno-reklamowe i one się tak naprawdę dzieją we wszystkich tych mediach społecznościowych, blogowych, wymiany myśli, zdjęć, tekstów, stwierdzeń w 140 znakach, w 500 znakach czy w 20-minutowych filmach i to razem tworzy dopiero ten całkowity obraz miasta oraz emocje, jakie można przy tym wszystkim zdiagnozować. Oczywiście część z tych narzędzi jest słabiej używana w Polsce lub prawie w ogóle. Część jest bardzo mocno używana, jeśli w tej chwili na Facebooku jest ponad połowa internautów w ogóle polskich, czyli osób, które są uważane za gdzieś około 16 milionów Polaków ma stały dostęp do internetu, czy stale korzysta raz w miesiącu z internetu. 8 milionów jest na Facebooku, to jednak połowa społeczeństwa tego, który ma dostęp do internetu, tam w mniej lub większym stopniu dyskutuje. Jak Państwo widzą, no nie wszyscy sobie radzą z tą złożonością. To znaczy trudno sobie z tym poradzić, można najwyżej próbować i nie ma w tej chwili takiej możliwości, że jeśli dyskutujemy z 3 czy 5 czołowymi mediami w Polsce, to jesteśmy w stanie osiągnąć w tej dyskusji jakiś wynik. Tak naprawdę no, nasza dyskusja musi przebiegać w tej chwili na 150 różnych polach. No i z tym mają problem, większość ma problem wydziałów referatów prasowych, na przykład urzędów miasta, ale również rady dzielnic muszą gdzieś próbować docierać nie tylko przez spotkania, ale również przez te wszystkie media internetowe. Dla przykładu proszę sobie zobaczyć, do czego jakby doszło w ostatnich czasach. Twój styl jest najbardziej poczytnym czasopismem w swojej branży, czy w swoim tam typie i on ma około 305 tysięcy czytelników, a blog, zresztą niezmiernie ciągle poruszany, jego temat jest w mediach nie tylko elektronicznych, czyli Make Life Easier, czyli blog prowadzony przez dwie panie, z których jedna jest córką premiera, co pewnie ma jakiś wpływ ogromny też na popularność tego bloga. Ten blog odwiedza 658 tysięcy unikalnych użytkowników miesięcznie, czyli co najmniej raz w miesiącu jeden raz spośród tych ludzi byli na tym blogu, co oddaje w tej chwili jakby przesunięcia w świecie mediów, tak? Jak bardzo to się zmieniło. Doszli nam też do dyskusji blogerzy, czy blogerzy, którzy stają się ekspertami w swoich dziedzinach. Różnie z tym bywa, czasami wcale nie są, czasami sami się jakby kreują na takich ekspertów, ale czasami rzeczywiście nimi są. Oni potrafią zająć stanowisko w wielu sprawach, które wniknęli głęboko i jakby mają swoją jakąś tam wierną, mniej lub bardziej wierną publiczność, która czyta ich bloga. Bardzo często też w tej chwili inspirują różne publikacje prasowe lub dostarczają materiału dla dziennikarzy, którzy może w temacie nie są zbyt biegli. Często korzystają właśnie z blogerów jako autorytetów w danych dziedzinach. I te dziedziny dotyczą tak życia społecznego, jak na przykład komunikacji miejskiej, jak ochrony zabytków, jak ochrony środowiska. No takim najgłośniejszą ostatnią sprawą, która tak naprawdę została wywołana przez blogerów, ogromny masowy protest społeczny, który wyprowadził dziesiątki tysięcy ludzi na ulicę, to było spór o akta, tak? On się zaczął od blogerów i od tych blogerów, którzy na Facebooku mają po kilka tysięcy znajomych, fanów, po kilkanaście tysięcy i oni jakby tą wieść o tym, że istnieje zagrożenie według nich z powodu podpisania umowy zagranicznej o tej nazwie, wypuścili i to przeniknęło do mediów. No my na co dzień obserwujemy, że według nas w tej chwili od 50 do 80% informacji prasowych, jakie pojawiają się w głównych mediach, jest inspirowana albo przez Twittera, albo przez blogerów, albo przez to, co się dzieje w internecie. Niezmiernie istotny jest też taki serwis Wykop,
który prawdopodobnie kilkadziesiąt tysięcy Polaków, które są na wykopie, potrafi jakby wykopać do góry jakąś ukrytą dotąd przed opinią publiczną informację i ta informacja nią się potrafią zainteresować media mainstreamowe. I ona dopiero nabiera wtedy statusu takiej, która uczestniczy w debacie społecznej, w dyskusji. Z tego co wiem, całkiem niewiele biur prasowych Urzędu Miasta tak naprawdę czyta, co się dzieje na wykopie, a szkoda, bo często wiedzieliby dwa dni wcześniej, o co napisze Gazeta Wyborcza. Zaufanie do źródeł informacji to jest badanie oczywiście nie polskie, bo takich w Polsce nie ma, ale znaczy nie ma, jeśli, na pewno nie ma w tej chwili takich, które by określały, komu najbardziej ufamy. Proszę zobaczyć, jak oczywiście znajomi i rodzina, jak są wysoko cenieni, co jakby chyba jest dość logiczne i samo się nasuwa, gdzie są na przykład blogi, gdzie są przyjaciele na Facebooku, gdzie są marki na Facebooku, są nawet całkiem dość cenione. Niewiele wyżej jest ceniona telewizja i drukowane gazety. W Polsce jeszcze wciąż taki istnieje kult gazety drukowanej, przy czym no niestety ich nie kupujemy. Bardzo uważamy, że w momencie, kiedy coś zostanie wydrukowane w gazecie, to w jakimś sensie już jest prawdą, ale my kupujemy ich coraz mniej. Szeroko to później komentujemy w mediach społecznościowych, ale też do dziś utrzymuje się wysokie zaufanie. Dlatego właśnie o tym mówię, że rzecz, która się pojawia na przykład w social mediach, czy pojawia się na blogach, kilka dni później staje się tematem w, na przykład, podaję to przykładowo, Gazecie Wyborczej, czy w naszym tutaj lokalnym Dzienniku Bałtyckim, status tej informacji niesamowicie wzrasta i ona staje się tematem jakby debaty znacznie szerszej. Zresztą większość blogerów doskonale sobie z tego zdaje sprawę i stara się też na tyle interesujące rzeczy poddawać, żeby przenikać do mediów klasycznych, a najlepiej pojawić się Dzień Dobry TVN bądź wydaniu wieczorem. Tutaj znowu chcieliśmy Państwu pokazać złożoność tego całego świata, który w tej chwili kształtuje wizerunek marki, bo miasto też to jest pewna marka, jak bardzo on jest, ile rzeczy na nie wpływa, takich bardzo osobistych opinii, ale właśnie również wypowiedzi, publikacji prasowych, informacji uzyskanych z mediów elektronicznych, ale też i takich klasycznych, czyli radia i tak dalej. Tutaj dodałbym jeszcze, że istotne bardzo znaczenie mają takie rzeczy, jak na przykład pozycjonowanie fraz w wyszukiwarce, czyli to, co znajdujemy w wyszukiwarce Google. 95% internautów w Polsce używa tę jedną wyszukiwarkę. Tak? Więc informacje, które tam znajdują, mają kapitalne znaczenie do tego, jak jest później postrzegana marka. I to mniej więcej tyle chcieliśmy zawrzeć tej informacji. Jeśli Państwo mieliby jakieś pytania, to bardzo chętnie byśmy na nie odpowiedzieli. Niestety nie ma tutaj pań, które ostatnio czytaliśmy w Polityce, które właśnie formułowały takie stwierdzenia, że miasta jakby za dużo wydają na PR. A szkoda, bo myśleliśmy, że damy się tutaj w dyskusję. Miasta mają coraz gorzej, bo kiedyś musiały dyskutować z 5 gazetami, z 1 stacją telewizyjną, z 3 stacjami radiowymi. W tej chwili muszą dyskutować, tak naprawdę każdy bloger domaga się statusu dziennikarza. Chce szybko dostać informacje, informację dostępną publicznie chcą dostać w ciągu 1-2 dni. Nikt w tej chwili nie chce czekać 14 dni na informację publiczną, tylko naciska, żeby dostać to w ciągu 1-2 dni, najpóźniej, a najlepiej to w 3 godziny. W związku z tym najczęściej musi jakieś ze dwa wydziały w Urzędzie Miasta muszą zostać postawione na nogi, żeby dla dziennikarza zdobyć informacje, wydobyć na przykład z ostatnich 3 lat. I tak w tej chwili wyglądają też realia, że tych osób, z którymi trzeba na okrągło korespondować, odpowiadać, ich grono urosło do kilkuset. Kiedyś to było kilkudziesięciu dziennikarzy, a z drugiej strony takich, którzy naprawdę się na czymś znają, jest naprawdę niewielu. Dlatego, że media nie mają w tej chwili pieniędzy.
pieniędzy na dobrych specjalistów, na dobre reportaże, na wyjazdy, na badania. Nie mają na to pieniędzy, nie wydają na to pieniędzy i oczekują, że tak naprawdę pewną robotę zrobią za nich urzędnicy, PR-owcy, dział promocji i tak się dzieje. Tak? Czy to jest dobrze, czy źle, trudno mi jakby orzekać. Po prostu takie są zmiany w tej chwili w mediach i jedyne, co pozostaje w przypadku urzędu, czy rad dzielnic, czy jakichś innych jednostek, jest dostosować się do tego, bo nie mamy na to wpływu, że takie przekształcenia zachodzą. Tak, jasne. Ewa Wider, Radzie Ulicy Mieszczalnej. Czy mówiąc miasto, które daje na PR pieniądze, myśli pan o jednostkach pomocniczych? Że powinien w ten sam sposób odpowiadać mediom i mieć na to pieniądze? Nie, ale sobie doskonale radzą. Tak? Z tego, co zauważyłem, w którym mieście, zwłaszcza w mieście Gdańsku, jednostki pomocnicze potrafiły wywalczyć sobie przynajmniej psychologicznie taki status trybunów dzielnicowych, ludowych, które są traktowane z dużą wiarygodnością dla mediów. Pomimo, że wewnątrz, że kiedy się czyta na przykład na Facebooku dyskusje i tak dalej, to wewnątrz samych rad dzielnych oczywiście są różnice zdań, ale jest co najmniej, wymieniłbym kilkanaście osób z rad dzielnic w Gdańsku, które są jakby takimi dyżurnymi ekspertami dla mediów i bardzo często i świetnie sobie radzą z dziennikarzami. Często dzięki temu właśnie, że nie pracują w urzędzie. W związku z tym jakby są traktowane jako druga strona konfliktu, może ta bardziej zaangażowana, ta bardziej stojąca po stronie mieszkańców. Taki status raczej sobie rady dzielnic na razie wywalczyły. Pewnie od nich też zależy, czy nadal będą tak traktowane przez media. Myślę, że problem jest trochę głębszy, bo to, co się dzieje, dzieje się tak naprawdę w przestrzeni wirtualnej. My jako rady dzielnicy, Beata Matyjasz, to zarząd dzielnicy Świętokrzyskiej. Jak my jako rady dzielnicy próbujemy z naszych środków budżetowych przeznaczyć środki na wydanie jakiegoś materiału dla naszych mieszkańców, przygotowanie jakichś takich spotkań informacyjnych, zaczyna się wtedy problem, czyli tak naprawdę my w swoich działaniach jesteśmy ograniczani tylko do tej właśnie przestrzeni wirtualnej, a szczególnie w starszych dzielnicach, zamieszkanych przez osoby, które rzadziej jeszcze sięgają do internetu, jest to po prostu problem, bo oni nie wejdą na Facebooka, nie wejdą na stronę internetową, oni chcą po prostu dostać materiał do ręki. I to jest taki problem. Tak, ja bym chciał też zwrócić uwagę, że jednocześnie w momencie, kiedy na przykład Urząd Miasta wydaje pieniądze na robienie jakiejś ankiety w stylu papierowa, odpytywanie uczestniczące w tramwaju i tak dalej, to jest to bardzo często dyskutowany bardzo wydatek. W związku z tym, optymalizując koszty, na ogół robi się ankiety, w tej chwili badanie opinii robi się w internecie. Samo przez się wiadomo, że wyklucza to jakąś część mieszkańców z udziału w tej debacie. Tak? Przy czym też wiadomo, że my współpracujemy często z Biurem do Spraw Promocji i również bardzo często polecamy prowadzenie działań na darmowych narzędziach. A jest ich bardzo dużo w internecie, również do tworzenia prezentacji, również do tworzenia bardzo atrakcyjnych graficznie stron internetowych. Również myślę, że na tym to też polega, żeby to rozprzestrzeniało się i czy ja na przykład materiały, które uważam, że powinna też przeczytać moja mama, a ich nie znajdzie w gazetach drukowanych, to ja po prostu drukuję dla mojej mamy, tak? I oddaję jej do czytania, bądź otwieram jej określone linki na komputerze i mówię, że według mnie warto byłoby to przeczytać i pewnie też chyba na tym to polega, ona samodzielnie sama sobie nie znajdzie tych informacji, to prawda. I oczywiście na Facebooku jest dużo ludzi, ale nie wszyscy, to wiadomo. W internecie jest bardzo dużo Polaków, ale to wciąż jest 16 milionów, a nie 38. No jak odliczymy tych, którzy jeszcze nie potrafią czytać lub tych, którzy już nie chcą czytać bądź nie mogą i tak dalej, to jakby no mamy grubo ponad połowę mamy obecności w internecie, w związku z tym no jednak mimo wszystko to medium jest najtańsze, tak? Jest najtańsze i najłatwiej im dotrzeć. Tak. Paweł Kodowski, Biuro Rady Miasta Gdańska. Ja chciałem powiedzieć, że jeżeli chodzi o internet, to ja się z panem zgodzę, że to jest najszersze medium, ale też trzeba spojrzeć na strukturę wiekową danych jednostek pomocniczych, bo na przykład jeżeli założymy jednostkę
typu nowe osiedle na obrzeżach Gdańska, gdzie wiadomo, mieszka dużo ludzi młodych, to tam najszerszym sposobem dotarcia do tych mieszkańców będzie internet. Jeżeli bierzemy jednostkę taką, gdzie się znajdujemy, to jest specyficzna jednostka, gdzie ta struktura wiekowa społeczeństwo jest starsze, no to tu medium będzie właśnie szersze dotarcie do ludzi w postaci broszur drukowanych. Tak, dlatego my mówimy po prostu o możliwości wyboru. Że z jednej strony warto, żeby poznać mieszkańców, czy tych, do których po prostu jednostki pomocnicze są przydatne, żeby właśnie wyczuć, czy większe nakłady, przede wszystkim czasu poświęcimy na internet, czy sprawdźmy, jakie mamy możliwości finansowe, żeby właśnie wydać broszurę. Bo ja na przykład mieszkam na osiedlu, gdzie są sami młodzi ludzie, a ja co chwilę dostaję ulotki. Dokładnie. Więc właśnie to się często z tymi ulotkami dzieje, że nie trafiają do mieszkań. One tak naprawdę są... One nie trafiają do mieszkańców. Sklady schodowe, ze skrzynek, są wywalane i tak. I są wyrzucane do to ja panu z kolei przykład, ja mieszkam z kolei dolnym w Wrzeszczu, tak, w którym w mojej wspólnocie na przykład płacimy tam 45 zł miesięcznie za rachunek w PKO BP tylko dlatego, że dwójka z mieszkańców nie wyobraża sobie zrobienia przelewu internetowego, a moglibyśmy płacić, nie moglibyśmy za rachunek nie płacić nic, tak? W skali roku płacimy 500 zł za obsługę konta 6-7-mieszkaniowej wspólnoty, bo to jest nasz kompromis, bo mamy dwóch właścicieli mieszkań, którzy nie są w stanie zapłacić inaczej niż w banku pocztowym, przychodzą do okienka i płacą za czynsz. Tak, to takie jest, to jest 500 zł w skali roku, to za to moglibyśmy jednak wydrukować całkiem sporo materiałów, na przykład takich, które powinny być dystrybuowane przez Radę Dzielnicy. Tego typu kompromisy będziemy musieli ponosić i będziemy musieli je ciągle jakoś rozstrzygać. No niemniej, proszę Państwa, dlaczego gazet nie kupujemy na przykład? Dlatego, że jeśli wieczorem przeczytaliśmy wszystko, co dzisiaj znajdziemy w kiosku rano, to po co mamy wydawać kolejne 1,5 zł czy 2 zł? To też jest nieprawda, bo przeczytanie artykułu w internecie to zwykle jest pobieżne przeczytanie kilku zdań, zaznajomienie się z nagłówkami, a jednak no, tak w Gazecie Wyborczej ten artykuł będzie miał później 3 strony, które jednak można znacznie głębiej przeczytać. I ja sam nie jestem zwolennikiem tego, że to się wszystko tak dzieje. Nadal kupuję papierową prasę i lubię ją poczytać, chociaż najczęściej w weekend. Ja tylko mówię o tym, jakie obserwacje my widzimy, jak to się dzieje i my też musimy w ten sposób dyskutować jakby z mieszkańcami, jak również z wszystkimi, którzy biorą udział w tej grze, jaką jest całe miasto, tak? Czyli wszystkie spółki inwestycyjne, spółki, które na przykład odpowiadają za transport miejski. Proszę zauważyć, jak to się skróciło w tej chwili, kiedy tak naprawdę ktoś z telefonu komórkowego może na stronie Facebooka miasta poskarżyć się na to, że coś źle funkcjonuje w komunikacji miejskiej. Tak naprawdę na gorąco, jeszcze jadąc tramwajem, może użyć Facebooka do takich celów, bądź napisać maila i to niebywale skróciło obieg informacji, oczywiście dla tych, którzy potrafią te narzędzia używać. No, wciąż wiemy, że nie wszyscy potrafią. Tak? Przemek Plus, tam sąsiedzki na Unii, również portal mówią o mnie. Chciałem się odnieść tak trochę, może też w obronie nieobecnej Julii Makowskiej, bo myślę, że pan do niej to dopił, ale ja bym się zgadzał odnośnie jednej kwestii, trochę zaburzenia też w dzisiejszej dobie kryzysu i też podniesionych kosztów, jakie miasto musi sobie radzić z różnymi problemami na promocję PR. Oczywiście z Państwa strony jest zrozumiałe, że Państwo będą mówili, że warto, ponieważ Państwo są w PR-ze, więc sprzedają jakby swoje usługi, to jest dla mnie zrozumiałe. Ale jest to sprawa na pewno do dyskusji, bo można wiele rzeczywiście rzeczowych argumentów odnośnie tego, jak wiele chcemy... Mało tego, my nawet my oczywiście byśmy zupełnie inaczej na przykład ten budżet, czy mniejszy, czy większy, czy taki sam, zupełnie inaczej byśmy go wydali, tak? Także to też nie jest tak, żeby uważamy, że wszystko jest... My byśmy zupełnie inaczej to zrobili. Oczywiście to pytanie też o przełożenie czasami akcentu i wspieranie jakichś takich z jednej strony mniejszych inicjatyw, a dwa zorganizowanie się też w ramach urzędu, bo mówię, że wiele jest zapytań i biuro prasowe ma co robić. To fakt, ale wynika to również z tego,
że na przykład podstawowe rzeczy, jak jakieś tam rzeczy, które robi urząd odnośnie na przykład wyłożenia planu zagospodarowania przestrzennego, informacji o tym, co się dzieje w urzędzie, nie jest dostępne w internecie. Jest Facebook i to jest dogadek takich, które przesuwają się, że tak powiem, po powierzchni życia społecznego, a ci, którzy chcą dotrzeć do rzeczowej informacji, takiego dostępu nie mają. Muszą właśnie dzwonić do biura prasowego i biuro prasowe, wiemy z doświadczenia, gdzieś tam telefonuje przez 10 urzędów, nim gdzieś się dostanie, to często szczątkowe informacje. Myślę, że to jest również problem, że takiej informacji nie jest łatwo podawana i wcale nie jest to trudne zorganizowanie. Rozumiem, że urząd miasta sam jest też znaczy nie, my nie jesteśmy rzecznikami urzędu, jest też trudno. Jesteśmy uprawnieni urzędu, jednak uważamy, że generalnie tendencja powinna być taka, że wszystko, co jest dostępne w ramach informacji publicznej, powinno być dostępne przez internet i powinno być coraz szerzej dostępne. To, czy to jest łatwo zdigitalizować i udostępniać, tutaj bym się kłócił, dlatego że podobnie jak z tą mentalnością czy z dostępnością internetu mieszkańców, struktura wiekowa, jaka jest w urzędzie, jest identyczna jak miasta, tak? Czy tam trochę odbiega pewnie, ale ona jest bardzo podobna, w związku z tym jest bardzo duże grono osób, które są absolutnie nieprzekonane do tego typu rzeczy, bądź na przykład jeszcze wychowane w czasach, w których generalnie z dostępem do informacji się walczyło, tak? Więc to też jest pewien, to nie tylko mentalne, technologiczne, ale i też kosztowe rzeczy, które trzeba ponieść, żeby to wszystko udostępnić. Ja tu się z panem akurat zgodzę i ja myślę, że w tą stronę będą szły wszystkie urzędy i będą musiały, żeby udostępniać te informacje maksymalnie prosto wszystkim zainteresowanym, a nie tak, żeby one musiały czekać te ustawowe 14 dni, aż im urząd coś odpisze. No zresztą wiadomo, że jeśli na przykład dokumenty dotyczące planu zagospodarowania mają kilkaset stron, to skserowanie dla każdego, kto o nie zapyta się, no jest praktycznie niemożliwe, więc one powinny być tak naprawdę dostępne w PDF-ie do pobrania i do przeglądnięcia. Generalnie jak się pogrzebie, to wszystko można znaleźć, tak? Są takie fora na przykład właśnie ludzi, którzy urbanistów i tak dalej, tylko trzeba umieć to szukać, tej informacji, ale ona jest wszędzie w internecie. Jest również na temat planów zagospodarowania, są mapy, jakim cudem one się tam znajdują na tych forach i blogach, to ja nie wiem, ale one są, tak? Tylko trzeba umieć poszukać. Rzeczywiście nie wszyscy potrafią, tak? Czy jeszcze wciąż mniejszość potrafi sobie to samodzielnie znaleźć. Ale z pana postulatem się jak najbardziej zgodzę, że ta informacja powinna być o wiele bardziej dostępna, ale to też dotyczy wszystkich struktur rządowych, samorządowych, tak samo województwa, ministerstw. No wiem, że minister Boni próbuje w każdym razie, tak? Trzymamy kciuki. Czy jeszcze jakieś pytania, bo to jest szansa ostatnia, państwo nie będą w tej drugiej części też. Wiesz, proszę, Urząd Miasta Lublin, nie mam pytań do tej wcześniejszej prezentacji, korzystając z naszego pana doktora. Pan doktor będzie. A, pan doktor. My będziemy musieli uciekać, także jeśli do nas jeszcze jakieś pytania, to chętnie na nie odpowiemy. To bardzo, bardzo dziękujemy. Myślę, że warto odnaleźć po prostu projekt PR i zadać pytania już w tym świecie. Tak, można oczywiście na Facebooku zadawać pytania. Tak. Jeszcze nie można. Ja dam tak. Raz na pan prezentacji jednej i pan wtedy mówił bardzo ciekawą daną rzecz w związku również z aktem. Tak. Co nam wolno zamieszczać na tych, jakie są zasady zamieszczania linków albo artykułów z gazet, że niektóre z zaznaczonych gazet pozwalają na linkowanie artykułów, niektóre nie pozwalają. Nie, no, tak? Jeśli dobrze pamiętam. Jeśli w ogóle zwrócą państwo uwagę, to akurat w ciągu ostatnich miesięcy kilka na przykład gazet ogranicza dostępy do bezpłatnych treści, na przykład Rzeczpospolita, tak, która jest jednym z takich bardziej mediów linkowanych i przekazywanych sobie na przykład dalej na Facebooku, no, no jakby ma większość artykułów już udostępnia w formie płatnej, bądź mają taką strategię jak na przykład Tygodnik Powszechny, że tylko abstrakt jest umieszczany lub jakby zagajenie artykułu i podanie kilku ciekawych rzeczy, resztę znajdziemy wyłącznie w formie płatnej bądź papierowej tej w kiosku. No te media też jakoś próbują przeżyć, tak? Co do tego, że nie przestrzegamy generalnie praw autorskich, to ja myślę, że cała dyskusja akta pokazała, że generalnie społeczeństwo jest z tym na bakier, ale okazuje się, że społeczeństwo się bardzo mocno wyedukowało. Z tego co wiem,
wnioski o patentowe i wnioski o to, żeby zastrzec rzeczy, które wymyśliliśmy, wzrosły po całej aferze, powiedzmy, tak, z akta. 100% wzrost nastąpił wniosków do Urzędu Patentowego o zastrzeżenie swojej własności. To chyba nie było, to chyba nie jest to, co chcieli osiągnąć protestujący, bo chcieli szerszego dostępu. A jakby edukacja społeczeństwa poszła też w drugą stronę, że ci, którzy coś wymyślają, co można ochronić prawem autorskim, też starają się to zrobić. My dostrzegliśmy też taką tendencję, że ogromnie nastąpiła świadomość ludzi, jeśli chodzi o umieszczanie zdjęć, jeśli chodzi o udostępnianie zdjęć, udostępnianie praw do publikacji, również dlatego, że my często na przykład na Facebooku, prowadząc działania, bazujemy na tym, że ludzie nam przekazują pewne zdjęcia, które publikujemy. I oni wyraźnie w tej chwili definiują, na co się zgadzają, na co się nie zgadzają, gdzie można to umieścić, w jaki sposób można to wykorzystać. Wiele osób, które wcześniej takich klauzul nie zawierało w mailach, w tej chwili to zawiera. Czyli jakby świadomość społeczeństwa bardzo wzrosła i myślę, że to jest jedna z największych korzyści sporu o akta, to, że nagle wszyscy się dowiedzieli, że pewne rzeczy są po prostu nielegalne już od dawna. Tak? Tylko jakby aparat państwowy niesprawnie to jakby ścigał. To po pierwsze, a z drugiej strony zaczęli dyskutować, dlaczego tak jest, tak? Dlaczego na przykład pewne rzeczy są tak mocno ochraniane, dlaczego przedszkola nie można nazwać Puchatek bez zgody Disneya. Tak, Kubuś Puchatek nie można nazwać publicznego przedszkola, chociaż w Sopocie widziałem, że bez zgody Disneya jest nazwany żłobek Puchatek, pewnie jeszcze nikt tego nie widział. To jest, ja mam na pulpicie u siebie w komputerze taki całe spisane rzeczy, które są, kiedy operujemy w internecie, co możemy, czego nie możemy i pod jakimi warunkami. Mam cały taki przygotowany na inne szkolenie dotyczące praw autorskich. Jeśli będzie chciała pani dostać to mailem, to ja bardzo chętnie prześlę. Albo opublikujemy na naszym blogu, który pewnie już w przyszłym tygodniu powstanie i wtedy też państwo będziecie w zakresie po prostu się. Bo to jest kilkadziesiąt punktów do omówienia. No to trzeba by było osobne szkolenie zrobić tylko na to, co wolno, co nie wolno w internecie, jeśli chodzi o obecnie obowiązujące prawo autorskie, nad którym trwa oczywiście dyskusja i być może są jakieś tam w przyszłości plany co do jego zmiany. Bardzo dziękujemy. Bardzo proszę o trzecią część przed naszą przerwą. Podział administracyjny, a pan dr Tomasz Tomis. Bardzo proszę pani. Witam państwa, no jest już 5 minut po tym terminie, który jest przewidziany na lunch. Lunch jest ważną częścią każdego sympozjum i wystąpienia, więc być może patrząc na mnie państwo trochę mają wrogie myśli, ale obiecuję, że będę mówił krótko. Będę mówił, proszę państwa, na temat relacji między podziałem administracyjnym Gdańska w tym przypadku, a tożsamością mieszkańców, ale nie tożsamością rozumianą jakoś abstrakcyjnie, tylko w kontekście więzi, identyfikacji z dzielnicami, osiedlami miasta Gdańska i będę mówił na ten temat w oparciu o dwa badania społeczne, w których w ciągu ostatnich 5 lat uczestniczyłem. Pierwsze z nich to badanie Fundacji RC. Dyrektor pan Jerzy Boczoń, który mnie zaprosił do tych badań, jest obecny, w drugiej części będzie miał wystąpienie, być może w tym projekcie mógłbym powiedzieć więcej. To jest taki projekt, który był realizowany w dwóch dzielnicach Gdańska. Ja byłem odpowiedzialny za część metodologiczną i za opracowanie wyników dla takiej bardzo charakterystycznej, istniejącej już na szczęście w tym kształcie dzielnicy Chełm i Gdańsk Południe. Drugie z badań, o których chcę państwu powiedzieć, to było badanie realizowane przez pracownię socjologiczną Uniwersytetu Gdańskiego. Ono miało wprawdzie tytuł Jakość życia w Gdańsku, ale o jakości życia nie będę państwu mówił, badanie jest z roku 2008, natomiast jednym ze wskaźników jakości życia było poczucie identyfikacji z miastem i dzielnicą. I w takiej odwrotnej kolejności najpierw o tym starszym badaniu chciałbym parę zdań państwu opowiedzieć. Proszę państwa, na dużej grupie mieszkańców Gdańska z uwzględnieniem podziału na dzielnice, tych dzielnic było wówczas 30, my między innymi właśnie ten aspekt identyfikacji z miastem i dzielnicą poruszyliśmy. Za chwileczkę zobaczą państwo wyniki, ale co te wyniki oznaczają? Króciutko, poczucie bycia gdańszczaninem, poziom zadowolenia z zamieszkiwania na terenie Gdańska, pożądane miejsce zamieszkania, czy to Gdańsk,
emocjonalny związek z dzielnicą i osiedlem oraz ewentualny ponowny wybór miejsca zamieszkania. To były takie składniki tego wskaźnika poczucia identyfikacji z miastem i dzielnicą, które dość ciekawe dla tych rozważań, jak mi się wydaje, będę chciał Państwu w tej chwili przedstawić. Proszę Państwa, miasto Gdańsk w kształcie, ci z Państwa, którzy nie są gdańszczanami, może są zdziwieni, że tak daleko na wschód sięga. Miasto Gdańsk wyodrębniliśmy tutaj z uwagi na to poczucie identyfikacji z miastem i dzielnicą, takie jego trzy obszary. Obszar o kolorze zielonym to te dzielnice, w których średnia wartość tego poczucia identyfikacji z Gdańskiem i dzielnicą była bardzo wysoka, najwyższa. I to jest rejon między Oliwą a Wrzeszczem. To są takie dwie dzielnice tradycyjnie uważane w Gdańsku za najlepsze. Oprócz tego jeszcze wielkopłytowe północne Żabianka, Przemorze, Zaspa i też generalnie wielkopłytowe Drętowo, ale bardziej może Piecki, Migowo, czy tak zwana Morena w Gdańsku. Tam zdecydowanie ten wskaźnik jest najwyższy. Na drugim biegunie, proszę Państwa, tam gdzie ta identyfikacja z miastem i dzielnicą jest najniższa, był pas północny portowo-przemysłowy, czy raczej postprzemysłowy, może możemy tak też powiedzieć, ale też można powiedzieć, że postportowo-poprzemysłowo-turystyczny, bo jest tu też wyspa Sobieszewska, a więc od Brzeźna przez Nowy Port, Letnice, Młyniska, Stogi, powiedzmy okolice, ulicy Elbląskiej, tak może bardziej są znane w Gdańsku, aż po Wyspę Sobieszewską, tutaj ta identyfikacja, ta tożsamość mieszkańców jako gdańszczan i mieszkańców swojej dzielnicy była najsłabsza. I wreszcie mamy pas zachodni i południowy, to są te dzielnice umiarkowanej wartości wskaźnika od Osowej aż po Orunię. W większości, proszę Państwa, to są, czy w dużym stopniu, może tak powiedzmy, w dużej części to są dość młode dzielnice, jeśli chodzi o zabudowę, o zasiedlenie tych rejonów, tak jak Osowa w dużym stopniu, tak jak ta dzielnica, o której będę mówił najobszerniej, Chełm z dzielnicą Gdańsk Południe. Proszę Państwa, Chełm z dzielnicą Gdańsk Południe sytuuje się wprawdzie w środkowej partii tych dzielnic z uwagi na identyfikację z miastem i osiedlem, ale w dolnej części tej środkowej partii, to znaczy tutaj ten wskaźnik wynosił wyniki dwóch badań, po prawej stronie to nowsze badanie 4,50, a więc troszkę słabszy na tle średnich dzielnic był wynik tego rejonu, który mnie tutaj najbardziej interesuje. Natomiast proszę Państwa, teraz najważniejszy wskaźnik dla tego, o czym chcę mówić, to znaczy poczucie związku już nie z Gdańskiem, ale z samym osiedlem, osiedlem dzielnicą. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę, że dla dzielnicy Chełm Gdańsk Południe jest prawie że najniższe w Gdańsku, wskaźnik w wysokości 3,89, gorzej było tylko w rejonie Stogi, Przeróbka, Krakowiec, czyli tym rejonie takim, no, poprzemysłowym, można powiedzieć, i w Śródmieściu, w Aniołkach. Dlaczego tak się dzieje? I to ma związek oczywiście z głównym obszarem, o którym dzisiaj mówimy, to znaczy z podziałem administracyjnym miasta Gdańska. Ta dzielnica w ówczesnym kształcie Chełm i Gdańsk Południe przestrzennie, urbanistycznie była bardzo rozproszona, właściwie w subiektywnym odczuciu mieszkańców nie była jakąś całością, poszczególne jej partie, elementy ani komunikacyjnie, ani też społecznie nie za bardzo są i były ze sobą powiązane. I przyjrzymy się w związku z tym, w tym kontekście drugiemu projektowi badawczemu, o którym chcę Państwu powiedzieć. Przed niespełna dwoma laty takie badania na próbie 500 mieszkańców tej właśnie charakterystycznej dzielnicy, żeśmy przeprowadzili, poprzedzone były pilotażem. Metodologicznie, proszę Państwa, one polegały na wykorzystaniu takiej prostej mapy mentalnej, na której mieszkańcy ankietowani mieli wskazać, zaznaczyć tą część tej wielkiej dzielnicy, tego wielkiego molocha 41
tysięcy mieszkańców. Przestrzennie, jak Państwo widzieliście na mapie, bardzo zróżnicowana. Tę część, którą uważają za swoją dzielnicę, za swoje osiedle, tę część, za którą chcieliby wziąć odpowiedzialność, na przykład poprzez istnienie jednostki pomocniczej i aktywność społeczną w obrębie takiej powołanej jednostki pomocniczej właśnie. Proszę sobie wyobrazić, że w miejscu zamieszkania pana lub pani ma powstać jednostka pomocnicza miasta Gdańska, jaki obszar powinna objąć swym zasięgiem, i tutaj ci gdańszczanie na mapie wskazywali ten obszar, ci gdańszczanie z dzielnicy Hem Gdańsk Południe, z którym się identyfikują, z którym by się chcieli też w tym instytucjonalnym wymiarze jakoś zidentyfikować. Za chwileczkę przedstawię Państwu wyniki, to kilka takich uwag, może mniej istotnych, drugoplanowych, ale też dość ciekawych, że ci badani identyfikowali się z obszarami mieszkalnymi. Obszary ogródków działkowych czy pasów zieleni raczej były wyłączane z tych ich percepcji przestrzennych. Podobnie oczywiście tereny przemysłowe. To one się nie znajdowały w spektrum tego, co najczęściej zaznaczano. No i oczywiście była pewna asymetria odpowiedzi, to znaczy mieszkańcy takich małych, powstających osiedli mieszkaniowych znacznie chętniej się zaliczali do jednostek dużych, łącznie ze starszymi, większymi osiedlami, lecz nie odwrotnie, to znaczy te starsze osiedla mieszkaniowe w subiektywnym poczuciu ich mieszkańców były bardziej zwarte. Oni się nie identyfikowali z tymi mniejszymi, młodymi osiedlami powstającymi na obrzeżach. Proszę Państwa, i wynik tych badań opartych na mapach mentalnych, badań Fundacji RC, wygląda w formie graficznej w sposób następujący. To jest takich 9 różnych wielkości obszarów, które gdańszczanie wykreślili. Bryła 1, będę króciutko oczywiście mówił, Jasień, Bryła 2, Zabornia, Bryła 3, dzielnica 5 Wzgórz i Szadułki, Bryła 4, Ujeścisko, Bryła 5, Łostowice, 6 to 4 Pory Roku, 7 to, można powiedzieć, Ujeścisko Wschodnie, 8 to Chełm i 9 to Orunia Górna. My te badania przeprowadziliśmy na krótko przed nowym podziałem administracyjnym na jednostki pomocnicze dokonanym w mieście Gdańsku. I na kolejnej mapie chciałem Państwu pokazać, w jaki sposób te preferencje mieszkańców się mają do tegoż dokonanego podziału, ze szczególnym akcentem na Chełm, to jest ten tradycyjny Chełm geograficzny, gdzie mieszkańcy się postrzegają jako mieszkańcy Chełma. To jest ten mały obszar, a podział administracyjny w troszeczkę innej skali tego rejonu, który badaliśmy, to jest granica, która przebiega i w dolnej części tego wykresu obejmuje te trzy części, które Państwo mogą zaobserwować na dole. Jasień w nieco większej formie, Ujeścisko, Łostowice. Natomiast najbardziej interesujące i taka, tak jak powiedział pan doktor Michałowski, jeden z moich przedmówców, że każde wystąpienie powinno się kończyć jakimś optymistycznym akcentem, no ale moje się nie będzie kończyło, ponieważ ten Chełm w kształcie, który Rada Miasta powołała, obejmuje Chełm w rozumieniu mieszkańców Chełma i obejmuje bardzo różne i ogromnie odległe od Chełmu komunikacyjnie, urbanistycznie jeszcze tereny, a więc o ile w przypadku Jasienia oraz dzielnicy Ujeścisko, Łostowice, w jakiejś mierze te badania przeprowadzone wśród mieszkańców znalazły obraz w nowym podziale miasta Gdańska na jednostki pomocnicze, to w przypadku Chełmu, cytując klasyków leninizmu, można powiedzieć, że takie trochę urodziwe jedzieciszcze powstało, jeśli by odnieść to do wyników badań, o których Państwu opowiadałem. Jeszcze na chwileczkę cofniemy, czyli tym obecnym Chełmem jest, proszę Państwa, mniej więcej ten rejon, jest Chełm właściwy, a obecny Chełm to są te rejony aż po południowe krańce Gdańska z Orunią Górną włącznie, a więc mamy do czynienia z dość sporą w tym zakresie rozbieżnością, choć w przypadku
tej części północno-zachodniej Jasienia, to już relacje między wynikami badań a decyzją Rady Miasta Gdańska wyglądały znacznie spójniej.